Dzień dobry, cześć wszystkim. Moi drodzy, sezon już jest oficjalnie otwarty, więc wypadałoby nasze auto na nowo odświeżyć. I dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak zrobić to w prosty sposób, czyli przygotowujemy auto do sezonu. Jedziemy, zaczynamy od kół. Mój arsenał już jest gotowy, czyli Iron Wheel Cleaner Alkaline w stężeniu 1 do 10, APC w stężeniu 1 do 5, no i nasze dwa wiadra, czyli szampon i czysta woda. Zaczniemy od naszego Irona, ponieważ jak widzicie, na naszej feldze są zanieczyszczenia metaliczne, czyli wypadałoby to w pierwszej fazie usunąć. Potem przejdziemy sobie do pielęgnacji już na produkcie zasadowym, a APC nam posłuży do czyszczenia opon. Dobra, zaczynamy. Nasz Iron już sobie pracuje, wstępnie rozpuszcza nam zanieczyszczenia, więc żeby nie marnować czasu, zajmę się już wstępnie oponą. Wypłukaliśmy naszego Irona oraz APC. Przechodzimy teraz do pracy mechanicznej, czyli wchodzimy z naszym Wheel Cleanerem Alkaline'em i czyścimy nasze ofendy. Koła już mamy umyte, przechodzimy teraz do mycia wstępnego. Posłużę się naszym Ironem, zaaplikuję go na lakier, żeby wstępnie już wyłapał mi nasze te takie małe opiłki brudu. Rzucę na to aktywne pianę, żeby pani mi to zmiękczyła i przejedziemy do mycia właściwego. Mycie wstępne za nami, nasze auto już jest spłukane, przechodzimy teraz do mycia na dwa wiadra. Z racji też, że użyłem kwaśnej piany, więc teraz użyję też kwaśnego szamponu, aby lepiej odetkać nasze pory w lakierze. Taki malutki szczegół, myjąc wdęki zauważyłem, że nie umyłem naszych dywaników gumowych, nie mogę w żaden sposób ich pominąć. Jaki wyczyszczę? Bardzo prosty sposób. Posłuży mi do tego nasz Steve oraz APC w stężeniu 1 do 5. Praca będzie polegała na tym, że na początku zaaplikuję nasze APC, które właśnie Wam teraz pokażę, żeby wstępnie rozpuścił mi ten brud. Nie będę przychodził do mechaniki, ponieważ tylko będę szorował tym wszystkim, a tego chcę uniknąć. Po 2-3 minutach to spłuczę i dopiero przejdę do pracy mechanicznej, zaaplikuję jeszcze raz. Mycie właściwie już mamy skończone, teraz jakbyśmy chcieli postawić taką małą kropeczkę nad i, a postawimy, ponieważ czuję pod dłonią, że nie do końca Iron sobie poradził z tymi zanieczyszczeniami metalicznymi, więc wykorzystam do tego naszą rękawicę glinkową, posłuży mi na jako poślizg nasz szampon, którym wcześniej myłem samochód. Metodyka prosta, namaczamy sobie naszą rękawicę i po prostu robimy sobie ruchy takie wzdłuż. Tak naprawdę jeszcze dwa kroki nas tylko dzielą, żeby to auto już wyjechało. Musimy je wysuszyć i zabezpieczyć. Do osuszenia użyję naszego ręcznika o nazwie King. Podwójny spłat mikrofibry, bardzo chłonny. A jeżeli chodzi o osuszanie, zobaczcie, jakie to jest banalnie proste. Kładę nasz ręcznik, troszeczkę rozcieram, żeby ta woda go, żeby mu się wchłonął. Zabieram i tyle. Myliśmy auto od dołu, tak samo zabezpieczamy auto od dołu, czyli do zabezpieczenia mamy opony oraz naszą felgę. Do opony posłuży nam nasz Tire Dressing Shine. Fajny, mocny efekt statynowy, tak samo ma perfekcyjny zrzut wody, czyli hydrofobowość naprawdę na fajnym poziomie. A pomoże mi w aplikacji nasz workstaffowy aplikator. Przechodzimy do naszej karoserii, oczywiście mój ulubiony SiO2 Wax. Pokażę Wam w prosty sposób, jak to wykonać. Standardowo na początku musimy go wziąć sobie troszeczkę więcej, żeby nasz aplikator nasączyć. Ja go sobie tutaj już odłożę. Zawsze sobie jeszcze troszeczkę rozsmarowuję. I jedziemy. Nasza karosera już jest zabezpieczona, przechodzimy teraz do wnętrza i tutaj zrobimy taką szybką akcję. Nie będziemy tutaj się bawić w różne stężenia chemii, tylko użyjemy mojego ulubionego zawodnika, czyli Interior Detailer. W jednym kroku wyczyścimy, zabezpieczymy oraz przyciemnimy.
Zagłębiamy się dalej, czyli nasze fotele. One nie wymagają, jak widzicie, jakiegoś mocnego prania, ponieważ są tak naprawdę delikatnie, może nie to, że przykurzone, tylko przebarwione, bo już był dokładnie odkurzony ten fotel. Czyli zrobimy sobie tak zwane bonetowanie. Posłuży mi do tego Fabric Cleaner. Jak to będzie wyglądało? Bardzo prosto. Ja zawsze sobie troszeczkę nasączam tą mikrofibrę, żeby ten produkt sobie wchłonęła i bezpośrednio dam sobie troszeczkę na element. I cała praca polega na tym. Nie wcieram, czyli nie robię takich ruchów, nie chcę wbijać tego dalej, tylko chcę to po prostu zebrać ten nadmiar. Jesteśmy już na finiszu naszych prac, zostały nam tylko szyby, a do tego posłuży mi nasz glass cleaner oraz nasz zefir, czyli tak zwana mikrofibra waflowa, która fajnie myje nasze szyby.